I wracamy do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej do protokołu przez pana Zbigniewa Grzegorzewskiego. Druk nr 21, łamane przez 6, łamane przez 2015. Szanowni Państwo. Dziękuję Panie Prezesie. Otrzymaliście Państwo w dokumentach projekt uchwały wraz z proponowanym uzasadnieniem i treść skargi, która została złożona w dniu 25 lutego 2015 roku przez pana Zbigniewa Grzegorzewskiego. Ta skarga została zgodnie z procedurą skierowana na komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna po wysłuchaniu burmistrza, pana burmistrza Kamińskiego i pani naczelnik Danuty Łapińskiej w obecności pana Jarosława Grychy uznała, że w części dotyczącej niewłaściwego zachowania należy skargę uznać za zasadną, a w pozostałej części za niezasadną. Zgodnie z opinią komisji zostało przygotowane uzasadnienie, które, tak jak wspomniałem, macie Państwo w swoich dokumentach. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Bardzo proszę, pan Niewiński jako pierwszy. W związku z tym, że obecny na sali jest autor skargi, wnoszę o udzielenie głosu panu Grzegorzewskiemu. A bardzo proszę, rozumiem to pan. Proszę bardzo, pan Przewodniczący. Panie Przewodniczący. Chciałem podziękować przede wszystkim za możliwość zabrania głosu. Natomiast z treści wypowiedzi pana przewodniczącego wynika, że komisja rewizyjna zajmowała się opinią wszystkich osób, no ale nie moją. No, ja bardzo bym prosił o uwzględnienie zasady równości artykułu 32 Konstytucji. Wszyscy mamy takie same prawa. Ja powiem, z czego wynikała ta skarga. Ja pomijam zakres działania służby Pawiej i postawy pana zastępcy burmistrza Kamińskiego, ale przede wszystkim chciałbym się odnieść do tego, że ja jadę kilkaset kilometrów tylko dlatego, że nie mogę skorzystać z telefonu, nie mogę skorzystać z poczty elektronicznej i nie mogę Państwu, radnym, miastu przekazać informacji w XXI wieku. Jak zakurować świeczka, muszę osobiście, jako niemalże koniec, zaprezentować pogląd dużej grupy właścicieli na debacie publicznej przewidzianej przez ustawodawcę w zakresie przygotowania wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania. I powiem, to mnie najbardziej boli, że nie można w XXI wieku posługiwać się cywilizowanymi systemami przekazu informacji. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Ja nie wyobrażam sobie, jak Państwo możecie funkcjonować w XXI wieku, gdzie trzeba osobiście przyjechać i prezentować swój pogląd. Ale powiem więcej, ja zostałem zwalony z nóg, gdzie przychodzę na salę, gdzie jest dużo osób i okazuje się, że nie mamy żadnego porządku obrad, nie mamy żadnego protokolanta, nie mamy żadnego przewodniczącego, który prowadzi tę debatę publiczną. Nie możemy się w sposób publiczny wypowiedzieć. Proszę Państwa, jest to naruszenie przede wszystkim artykułu 2 Konstytucji Państwa Demokratycznego, zaufania obywatela do organów państwa. No, ja nie przychodzę po to, żeby sobie pogadać, tylko po to, że zostaje, proszę Państwa, Wysoka Rado, naruszony artykuł 21 i 64 Konstytucji, prawo własności. Organ administracyjny ma obligatoryjny obowiązek przestrzegania prawa własności. Wszyscy mają prawo własności przestrzegać na całym świecie. Jest to zapis odnoszący się do artykułu 87 ust. 1 Konstytucji, źródła prawa. Źródło prawa. To jest źródło prawa. Prawo własności musi być poszanowane. A jeżeli okazuje się, że ja dopiero 25 lutego 2015 roku dowiaduję się, że zostaje zmienione studium, ponieważ wcześniejsze studium uzgodnienia, które były prowadzone za rządy, były prowadzone z panią Łapińską. Mało tego, odnosiły się, proszę Państwa, uwaga, do prawomocnego orzeczenia sądu rejonowego w Warszawie, w Zambrowie. Odnosiły się do decyzji administracyjnej wydanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mało tego, odnosiły się do orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego uchylającego postanowienie pana burmistrza. To w takim razie zadaję sobie pytanie, to kto tutaj tak naprawdę rządzi? Kto tutaj wydaje decyzję? Bo mam wrażenie takie, że wszystkie możliwe prawa są tutaj złamane.
Ja bardzo bym prosił, bo nie dostałem odpowiedzi od pana Kamińskiego. Pan Kamiński nawet nie stanął na wysokości zadania, żeby powiedzieć słowo przepraszam za swoje zachowanie, ale bardzo bym chciał, żeby to pan Kamiński tutaj, teraz odpowiedział, dlaczego zostało naruszone prawo własności, dlaczego zostały wprowadzone flamastrem, proszę państwa, podkreślam, flamastrem, odręcznie, zmiany do studiów. Kto sobie raczy pozwolić na takie fanaberie? Czy ktoś, który wykonywał te działania, czy komisja rewizyjna ma tą świadomość, w jaki sposób wykonywano zmiany do studiów? I mało tego, dlaczego artykuł 6 w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym został złamany, gdzie mówi się wyraźnie o ochronie prawa własności? Dlaczego miasto, urząd, organ w pierwszej instancji nie jest w stanie poszanować prawa własności? Pierwsza kwestia. Druga kwestia, proszę państwa, która tutaj jest znamienna. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że zakres regulacji prawnej układu komunikacyjnego jest tak dalece szeroki, ale jednocześnie odnosi się tutaj do państwa działania i wychodzi naprzeciw wątpliwościom, które pan burmistrz Dąbrowski miał, i tutaj ustawodawca niejako dostrzegł potrzebę zmiany. W tej chwili w Komisji Sejmowej jest nowelizacja ustawy prawo o ruchu drogowym, prawo drogowe, które właśnie uwzględnia taki zakres działania, że zostaje przekazana część drogi krajowej w zakres połączenia drogi gminnej z możliwością uzyskania dofinansowania. Wobec powyższego uważam, że tutaj pan burmistrz Dąbrowski wyczuł niejako tą sytuację, która wymagała uściślenia. Ale skoro mamy dokumenty, które w sposób jednoznaczny wskazują na to, że mieliśmy, proszę państwa, ustalenia dotyczące układu komunikacyjnego, mieliśmy wydawane postanowienia, mieliśmy wydawane różnego rodzaju szczegóły techniczne, opracowywanie danych technicznych. Ja powiem więcej, opera, który zawiera kilkadziesiąt punktów, które muszą być wykonywane. To jest potężna praca, która zajmowała nam 3 lata. I w pewnym momencie ktoś przychodzi sobie flamastrem, kreśli linię, no bo tak mu przyszło, taki miał pomysł. To przypomina, proszę państwa, film Poszukiwana, gdzie projektant, prawda, przedstawia sobie Ziołek, prawda, film z czasów Barei. Tak nie może wyglądać funkcjonowanie miasta. Po to właśnie mamy te ustalenia, żeby one były wprowadzane. I jeżeli teraz mamy debatę publiczną, podkreślam wyraźnie, debatę publiczną, która pozwala uwzględnić uzyskanie opinii współwłaścicieli miasta, to dlaczego ona jest zebrana? Dlaczego nie ma możliwości odniesienia się do tego fragmentu? Ja pozwoliłem sobie na złożenie takiej uwagi, żebyście państwo, szanowna rada, mogli rozpatrzyć taką kwestię, żeby poświęcić odrębną sesję na to, żeby układ komunikacyjny był odrębną debatą, ale przede wszystkim, żeby uchylić nieprawidłowe działania w zakresie studium odnoszące się do drogi ulica Łomżyńska z działką drogową 2655/2, która posiada decyzję administracyjną, prawomocne orzeczenie sądu i posiada orzeczenie samorządowego kolegium odwoławczego. Nie wolno tego pominać. Podkreślam wyraźnie, nie wolno tego pominać. Nikt nie ma prawa łamania prawa czy obchodzenia tego prawa, podając inne argumenty. Nie może pani Łapińska powoływać się na to, że ma studium uchwalone. A ja pytam się, a kiedy te studium zostało właścicielowi przedstawione? A kto raczył poinformować właściciela o artykule 7, 10 i 28 KPA? Czynny udział w sprawie. To co, urząd sam dla siebie jest? W takim razie pytanie jest do pana Kamińskiego przede wszystkim. Dlaczego pan zastępca burmistrza wykonuje takie działania, łamania prawa? W tym zakresie, proszę państwa, ja stawiam wniosek o rozpatrzenie artykułu 223, paragraf 2 KPA, żebyście państwo wzięli pod uwagę. Tu nie chodzi o karanie pana burmistrza, zastępcy burmistrza, ale postawienie jego osoby w tym zakresie w odniesieniu do tego, co państwo macie jako miasto. Powiem jedno, że każdy stworzony dom w projekcie jest miejscem pracy dla 50 różnych zawodów. Jeżeli ma się państwo możliwość stworzenia dużego osiedla, wykonania układu komunikacyjnego, gdzie generalna dyrekcja daje państwu pomoc, wykazuje dalekosiężne działania, gdzie można uzyskać właściwy cel. Ustawodawca daje również wsparcie w zakresie dofinansowania. Dlaczego państwo tego nie czynicie?
Dlaczego państwo tego nie robicie? Dlaczego to nie jest przedmiotem dyskusji? Mało tego, dlaczego my nie mamy jako właściciele możliwości wypowiedzenia się na ten temat? Dochodząc jak gdyby do konsensusu, bardzo bym prosił również o uwzględnienie faktu, że z uwagi na to, że formalnie nie było takiej możliwości prowadzenia publicznej debaty, wnoszę również o przedstawienie mieszkańcom, właścicielom kolejnego terminu, gdzie będzie przeprowadzana faktyczna debata na temat tego miejscowego planu zagospodarowania i nie będzie takiej sytuacji, że właściciele będą się dobijać o możliwość przedstawienia swojego głosu. To jest zagwarantowane przez ustawodawcę. Zarząd ma obowiązek respektowania zapisów ustawodawcy. Natomiast trudno, ja powiem, że jest mi bardzo przykro, że muszę to pouczać pana Kamińskiego o zapisach prawa, które wynikają z konstytucji. Ja tutaj użyłem dzisiaj bardzo wiele tych artykułów, natomiast wydaje mi się, że i bym apelował z prośbą do Wysokiej Rady o możliwość uwzględnienia biznesu, który jest dla gminy, tworzenie miejsc pracy, rozwój lokalnego przemysłu, handlu, usług i możliwość tworzenia perspektywy dla ludzi, którzy nie muszą wyjeżdżać jak Irlandii do Irlandii, ale tutaj mogą również tworzyć swoje miejsca, chociażby nawet wracając do punktu, gdzie pan prezes mówił o braku lekarza. Może dla tych lekarzy stworzyć właśnie miejsce, gdzie będą mogli sobie wybudować dom, gdzie będą na zasadach preferencyjnych ściągani tutaj właśnie do Zambrowa. Nad tym trzeba się zastanowić. Dlatego uważam, że Wysoka Rada ma na tyle kompetencje, doświadczenie swoje, że jest w stanie stanąć na wysokości zadania i przedsięwziąć takie kroki, które by pozwalały iść daleko idącą perspektywą na spojrzenie na ten temat. Dopowiem jeszcze jedną rzecz, jeżeli państwo pozwolicie. W 96 roku byłem tutaj na rozmowie z ówczesnym przewodniczącym Rady z prośbą o umożliwienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jestem ojcem akurat tej ustawy. 18 lat minęło od momentu, kiedy ją napisałem. Ona została podpisana 10 marca przez pana prezydenta Komorowskiego. 10 kwietnia zaczyna obowiązywać. Zadaję pytanie, dlaczego państwo jako miasta nie wykorzystaliście ostatniej pomocy, gdzie 27 milionów przeszło obok tego miasta, bokiem. 80% dofinansowania nie wykorzystaliście państwo. Dlatego przestrzegam przed tym, żeby nie stracić pieniędzy w zakresie właśnie dróg układu komunikacyjnego, gdzie możecie państwo stracić kolejne pieniądze i będziecie pozostawieni samym sobą. Dlatego bardzo bym prosił i dziękuję panu Gniazdowskiemu tutaj za zainspirowanie tej mojej wypowiedzi i panu Mińskiemu, że to są tematy postrzegane na razie przez wąską grupę rady, ale mam nadzieję, że ten temat będzie państwa jednoczył nie na zasadzie rozdziału politycznego, tylko na zasadzie postrzegania własnego biznesu, ale także biznesu miasta. Proszę państwa, ja apeluję, układ komunikacyjny i postrzeganie tego układu komunikacyjnego daje daleko idącą formę rozbudowy tego miasta. Bardzo bym prosił o uwzględnienie tego faktu i odniesienie się do sytuacji, gdzie studium będzie, te, które nigdy jest uchwalone, zostanie zweryfikowane, chociażby na działce 26-56, łamane na 3 i na 4, czy przekazaliśmy kilka tysięcy metrów kwadratowych na drogi publiczne orzeczeniem sądu. Podkreślam, orzeczeniem sądu, a pan Kamiński tego nie respektuje. Bardzo bym prosił, żeby ta forma powróciła do podstawowego ładu prawnego, elementarnego ładu prawnego, gdzie orzeczenia zgodnie z artykułem 8 Konstytucji będą respektowane. To tyle, jeżeli można, jeżeli są tego pytania, to też dziękuję bardzo. Tak jak mówię, otwarta jest dyskusja w tym temacie. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze na tym etapie chciałby zabrać głos? Czy może pan burmistrz ewentualnie się? Nie wiem. No dobrze, powie pan radny Sylerowski się zgłasza, to bardzo proszę. Tak, ja chciałbym tutaj akurat opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach odnośnie komisji rewizyjnej, która się odbyła i rozpatrywała tą skargę. Do wiadomości radnych zostało tylko dostarczone samo pismo z czystą skargą.
do skargi tam później jest dopisane, że są cztery załączniki. Niestety nikt z radnych tych załączników nie widział. Były to mapy, gdzie było wyraźnie napisane, co te skróty oznaczają, które zostały użyte w tej skardze. W skardze były zarówno oznaczenia numeracji działek, skróty oznaczające różnego typu tam rzeczy, które się znajdowały na mapach. Nikt z radnych tego nie otrzymał. Zaproszenie oczywiście na komisję rewizyjną. Był punkt mówiący o tym, że więcej materiałów jest w biurze Rady Miasta. Niestety z przykrością muszę powiedzieć, że nikt o te więcej materiałów się nie pokwapił, nie zapoznał się z tą sprawą. Na tyle, ile dałbym radę zapoznać się. I na komisji rewizyjnej generalnie to radni wysłuchiwali argumentacji zarówno pani Łapińskiej, jak i pana przewodniczącego Rady Miasta, pana Korzeniewskiego. I uważam, że radni z komisji rewizyjnej nie do końca byli świadomi, za czym głosują i co jest obiektem sporu. A to łącznie z panem, czy oprócz pana? Myślę, że poproszę łącznie ze mną, aczkolwiek ja troszeczkę sprawę starałem się poznać. Niestety no, reszta się nie zapoznała i w dyskusji, no niestety nikt z radnych praktycznie nie zadawał żadnych pytań. No, mapy były małe, tak? Niekoniecznie czytelne. Nikt też z radnych za komisji rewizyjnej nie miał przed sobą tych mapek, każdy z osobna, gdzie mógłby się zapoznać. No wiadomo, jeżeli na drugim końcu stołu siedzą osoby mające przed sobą mapy i opowiadające o tych mapach, to te osoby siedzą na drugim końcu stołu, no może coś tam widzą, tak? Ale zważywszy na to, że... panie radny, proszę wziąć mikrofon, bo tak jak pan mówi, tam na pewno nic nie słyszy. Ale zważywszy na to, że po prostu z pewnego dystansu, gdy opisy map są robione zazwyczaj małą czcionką, no to niestety to też no, można sobie o tym opowiadać, ale gdy się tego nie widzi, no to też trudno ten temat zrozumieć. I tutaj no po prostu informuję państwa, jak ta decyzja tej komisji rewizyjnej się odbyła. Na przykład tutaj jest uchwała, dzisiaj, prawda, to omawialiśmy w sprawie zmian w budżecie Rady Miasta. No cały zeszyt sterowany i nie było napisane akurat do zaproszeniu do Rady Miasta, że więcej informacji w biurze Rady Miasta. Tu dało się skserować cały zeszyt. Tam nie dało się skserować no, 4-5 kartek dodatkowo z mapami dla radnych, żeby mogli się troszeczkę bliżej zapoznać ze sprawą. Abstrahując od tego, kto ma tutaj rację, a kto nie, prawda? Także dziękuję za uwagę. Dziękuję. Pan burmistrz Dąbrowski. Znaczy, mam mieszane uczucia to, co pan radny Krzyżowski powiedział, to jest jego osobiste zdanie, czy się radny zapoznaje z materiałami, skąd taką wiedzę wie, to nie wiem. W każdym razie był radny jest do dyspozycji i każdy z państwa radnych nie jest bezradnym. Jeśli chce materiały, to proszę powiedzieć, kto nie dostał materiału na jaki temat. To jest istota sprawy. Dotyczący spraw chciałbym tu pana Zbigniewa Grzegorzewskiego zapytać o pewne rzeczy, które tu wyszły. Pierwsza rzecz. Chciałbym, żeby pan zastanowił się i powtórzył lub nie, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Czy potrzebuje to pan, żeśmy złamali prawo w studium i flamastem żeśmy podkreślili? Niech ktoś się zastanowi, bo dla mnie to jest bardzo ważne. Druga rzecz. Chciałbym, żeby pan powiedział, w jakim sensie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku pomogła dla miasta, bo ja takiego tematu nie znam. I następnie chciałbym, żeby pan nas oświecił, powiedział, gdzie te 80% dofinansowania państwu tak rozdaje pieniądze, w jaki sposób miasto nie skorzystało z tego, bo ja nie wiem. I proszę, ja nie to powiem, bo kwestia następna,
biznes, ja to rozumiem, że tylko trzeba wyraźnie powiedzieć, że pan jest bezpośrednio zainteresowany tymi działkami, bo po uchwaleniu planu pan to sprzeda i ktoś tam zrobi biznes, pan uważa, handel i inne rzeczy. Tak to rozumiem. Proszę państwa, miasto Zambrów po to wywołuje plany w poszczególnych częściach miasta, żeby faktycznie, żeby te tereny zurbanizować, uzbroić. I tak to robimy. To jest kolejny plan, gdzie będzie można postawić dom i jest rodziny. Ale muszę panu powiedzieć, na tym terenie nie widać zainteresowania tak dużego, jak pan mówi, że raptem powstaną miejsca pracy, powstanie biznes i tak dalej. Ja z perspektywy 16 lutego nie widzę, ale oczekuję od pana informacji konkretnych, bo są potrzebne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Można? Proszę państwa, może od końca, gdy zacznę troszeczkę taką metaforą. Ja wielokrotnie występując na konferencjach używałem takiego określenia, z jakim się spotkałem w Niemczech. Bogaty obywatel, bogate państwo, niezależny obywatel, niezależne państwo. Jeżeli mówimy o możliwości stworzenia biznesu dla siebie, to pamiętajmy o tym, że ci mieszkańcy, ci właściciele są ludzie w tej gminie i pieniądze zostawiają w podatku w tej gminie. Wobec tego jeszcze burmistrzowi powinno zależeć na tym, że ma bogatych mieszkańców, bo będzie miał bogatą gminę. Ale panie burmistrzu, może pan akurat tej metafory nie znał. Dlatego przywołuję. Natomiast w odniesieniu do dalszych kwestii, flamaster. Tak się składa, że w swoim życiu niestety już przerabiałem taką wersję i mało tego przerabiałem ją w ratuszu na placu bankowym. Tak się składa, że była dokładnie taka sama sytuacja w zakresie określenia granic osiedla 30-lecia PRL-u, obecnie Stara Miłosna, gdzie grubość flamastra miała 120 metrów. Dlatego znam tą z autopsji. Ja jestem nie tylko naukowcem, ale i empirykiem. Osobą, która tymi zagadnieniami się zajmowała. Jeżeli ja otrzymuję od pana płacę za odurzenie, za wypis ze studium, z pieczątkami, potwierdzenie, jaka jest treść tego studium, robię uzgodnienia w tym studium i nikt mnie nie informuje, że następuje jakakolwiek zmiana, ba mało wie tego, dostaniemy od pana pełnomocnictwo w zakresie uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. I co my uzyskujemy? Określamy, czy działka 26/55/2 dochodzi do ulicy Łączyńskiej, działka tam na 63, ma połączenie, ale sekundę, proszę mnie przerywać, ma połączenie, czy jest to zjazd, czy jest to układ dróg ze sobą połączonych komunikacyjnych. I co się okazuje? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad definiuje, że mamy do czynienia z drogą wewnętrzną, która jest drogą gminną. My do tej drogi gminnej robimy opracowania, bardzo szczegółowe opracowania, płacimy kilka tysięcy złotych w tym zakresie po to, żeby sprostać wymaganiom rozporządzenia ministra infrastruktury w zakresie dróg, i w tym momencie mamy wszystkie te parametry spełnione na wyrost, podkreślam na wyrost. Ale teraz dowiadujemy się, dla mnie to jest szok, po prostu to jest szok, że mamy planowaną drogę 26 metrów. Ja nie wiem, tam ma lądować samolot. No jest to po prostu jakiś totalny absurd. Podkreślam, że droga S8 pas z poboczami ma 22 metry. Natomiast odnosząc się do zysku, jaki my mamy zysk, proszę państwa, gmina w tym momencie miała następujące ustalenia. Nie ponosi kosztów w zakresie tych wszystkich kwestii formalnych, ponieważ na siebie bierze Generalna Dyrekcja, ale podkreślam to, co pan burmistrz wówczas mówił, to ustawodawca dostrzegł, że w projekcie, który jest w Komisji Sejmowej, należy w zakresie przekazywania dróg krajowych dla gmin zapewnić środki finansowe. I tu pan burmistrz Dąbrowski ma rację. Absolutnie tak. Natomiast moje dalsze pytanie jest takie. Panie burmistrzu, zarządzie, szanowna rada, jak to jest możliwe, że robi się plan i olbrzymi kawał drogi wyrzuca się poza ten plan? Ja powiem jedno, też z autopsji znam taki temat, właśnie w tym osiedlu Stara Miłosna, żeby było jeszcze ciekawiej, na terenie, gdzie mieszka pan minister Krzysztof. Żeby było ciekawiej, też wyrzucono drogę na zewnątrz, a później problemy, sprawy sądowe, brak uzgodnień, etc. Nie można takich rzeczy robić. Proszę państwa, jeżeli planuje się układ,
to planuje się zagospodarowanie nieruchomości, uwzględnia się studium zagospodarowania, ale z poszanowaniem prawa własności, a nie działki się dzieli w poprzek z trójkątami. Czemu ma to służyć? Proszę mi odpowiedzieć w sposób logiczny. Gdzie tu jest logika, żeby pociąć kilka działek i doprowadzić do konfliktu? Jaki tu jest interes publiczny? Ja w swoim życiu projektowałem trzy olbrzymie osiedla po kilkaset hektarów. I nigdy nie miałem takiej sytuacji, jaka została tutaj zaprezentowana, że robi się na skos jakiś podział i nie ma tu interesu publicznego. Można wywłaszczać kogoś, ale trzeba mieć interes publiczny. Tam nie ma ani szkoły, nie ma szpitala, nie ma jakiejś formy pomocowej dla organu samorządowego. Pytam się, jakim prawem? Jakim prawem zostaje obcięta nieruchomość prywatna? Jakim prawem jest naruszone prawo własności? Proszę mi na to odpowiedzieć. Tu, na tej sesji. Dlaczego państwo dokonujecie takiego działania, zawłaszczenia wręcz, albo przekroczenia swoich uprawnień? Ja chcę powiedzieć, że jest taki zapis w kodeksie, który mówi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego. Primo. Sekundo, w odniesieniu to pan mi powiedział, żeby się zastanowić nad tym flamastrem. Ja podkreślam wyraźnie, ja mam dokumenty, które pokazują, kiedy konsultowaliśmy u pana, bo ja osobiście byłem na tej rozmowie u pana i pokazywałem, jaka jest forma prowadzenia dyskusji i mamy dokumenty potwierdzające, na jakim etapie studium działamy. A później mamy narysowaną linię, możemy sobie wziąć grafologa i możemy sprawdzić, czy to jest flamaster, czy to jest linia, która została zrobiona w autokarze. Bo ja panu gwarantuję, że to jest flamaster. A jeżeli pan chce skonfrontować tę sytuację, to tu, to jest świetne kamery i publicznie możemy tą debatę prowadzić. I proszę odpowiedzieć właśnie na pytanie, kto wziął ten flamaster do ręki i w tym studium narysował tę kreskę. Bo to jest podstawowe pytanie. Natomiast kwestia zasadnicza to jest taka, że ten nawet, kto ten flamaster rysował, czy miał świadomość tego, czy miał świadomość, co to jest prawo własności i czy miał świadomość, że te prawo własności jest chronione prawem. Tu bym chciał, żeby pan burmistrz na to pytanie odpowiedział osobiście tu, na tej sesji. Natomiast wydaje mi się, proszę państwa, że jeżeli chodzi o plany, ja pokażę, jakie dostarczyliśmy mapy, w jakim zakresie i wystarczyło przeprowadzić linię, która nie powodowała zmiany drogi, która obcina nam kilka nieruchomości. Proszę mi powiedzieć, jakim cudem ktoś planuje sobie, nie wiem, olbrzymie na kilka tysięcy metrów, może hale, może Biedronki, może Kauflanda, nie naruszając dobrego imienia tych firm, ale na prywatnym gruncie. I to ma być cel pożytku publicznego i pan burmistrz ten cel pożytku publicznego broni. Panie burmistrzu, by się pan wstydził. Jest to absolutnie niedopuszczalne. Natomiast my na prywatnym terenie mamy miejsca postojowe. Mało tego, mamy uzgodnienia, proszę państwa, w tym miejscu. Decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, SKO odrzucające pana postanowienie. I pan jeszcze śmie zakwestionować to tu na debacie publicznej. Panie burmistrzu, pan by się wstydził. W tym momencie pan się wstydził. Proszę pana, ja bym prosił jednak, żeby pan emocje troszkę ostudził. Jesteśmy na sesji Rady Miasta, a to nie jest rozprawa sądowa.